Sienka, witam was w kolejnym odcinku z RS-a. Przede mną tutaj fadroma, nie jest moja, spokojnie. Pożyczona od sąsiada, bo sąsiad sobie kupił po żniwach. Ja wam wytłumaczyć coś, co się stało. No już tego nie odkręcę. Więc wytłumaczę wam, jak będę jechał. Słuchajcie uważnie. Kupiłem sobie rozrzutnik i przyjechał do mnie typo. Nagrałem, ale nagrywarka nie nagrała mi mikrofonów. W ogóle było tylko słychać jakieś dźwiękiem. Więc bardzo słabo, więc nagrywam to na szybko. Przywieźli tutaj dwa tiry i tam na dół na rzepak. Rozwieziemy trochę tutaj tak z 5 minut, tak 6 zobaczymy. To do końca na pewno będę chciał rozrzucić. I co jeszcze miałem wam powiedzieć? A i że nagrywam to bardzo późno, bo dopiero jak miałem montować, to się skapnąłem, że to jest ten. Więc pułapka, poświęcenie, subik, jakby fajnie było, bo wbijamy 30 subów do końca 30 stycznia. Do końca stycznia chciałbym to wbić. Dałem to za ten rozszerz 40 tysięcy, ale naprawdę jak wbijecie 30 subów do końca stycznia, no to będę bardzo zadowolony i może jakieś coś się specjalnego pojawi, jakiś specjal czy coś, nowa seria, nie wiem, pomyślę. Do końca stycznia macie czas, wybijamy 30 subów, ROAD tu 30 subów, na pewno pojawią się w jakieś pewnie live z przygotowania serwerów, ale nie mam za dużo widzów, więc jeszcze poczekam, tak jak dojdzie was tak do 50, to jakieś live zacznę robić więcej. No i do końca przyszłego roku, no do wakacji, do 30 sierpnia będę chciał wbić 100 subów, jak się uda to się uda, jak nie no to nie, było mi bardzo miło, żeby wbić. I może jakiś Q&A zrobimy, jakbyście chcieli, ale to są już dalekie plany, ale fajnie było, żeby do stycznia wbić 30 subskrypcji, może jakaś nowa seria czy coś, bo od tego farminga też trzeba odpocząć, jednak trochę dużo go nagrywamy, siedzimy przy nim też sporo. No ostatnio nie było nagrywek, no bo odpoczywaliśmy od niego, bo po prostu już była taka masakra, że ja sam sobie współczuję. Ten rozrzucimy tu z 2T pewno i już trochę porzucam, bo na tamtym odcinku, który zepsuł się, no to już nie moja wina, resztę sobie porzucam poza odcinkiem. Chyba że na kolejnym odcinku, to już inna sprawa. W następnym odcinku najprawdopodobniej przyjdzie do mnie sprzęt nowy siewnik, ciągnik i może pług, ale tak myślę, że powinno mi dostarczyć. Na pewno nie przyjdzie to na raz, przyjdzie to na dwa razy, bo nie zmieści tego całego i ciągnik to się dowiecie potem. No i co? No i tyle co z tych wyjaśnień, no. Bardzo was przepraszam, przepraszam też moich kolegów, którzy mnie nagrywali, no bo po prostu was nie będzie na tym odcinku, będę na kolejnym, bo znowu jakiś transport i w kolejnym jeszcze będzie na pewno jakiś transport zbóż, nie zbóż, tylko przepraszam, transport tych nawozów i nasion. Coś wymyślimy, żeby fajnie to przywieźli. Na farmie rozładujemy i niedługo będzie przeróbka farmy. Nie wiem jeszcze jak dokładnie to będzie wyglądało. No taka przeróbeczka nawet będzie. Przepraszam, to moje zwierzę skoczyło obok, bo klatkę mam. Jakbyście chcieli go poznać, no to na 100 słów wam go pokażę, może zdjęcie cyknę czy coś. Nie wiem, jak będziecie chcieli to pewnie. Już widzę, że mam ponad 4 minuty, więc chyba tylko to rozrzucimy. Bardzo mało bywa tego ważne. Myślałem, że więcej pójdzie na to pole. Czyli co to się rozrzuci? Jeszcze mam jedno takie, które nie miałem w tym sezonie rozrzucać. A jak zostanie, no to rozrzucę. Chyba że na przyczepę pójdzie, no i stadały na następny sezon, jak to się mówi. No będą przebudowa u mnie będzie, bo jak przyjdzie ten nowy zestaw, jedną oborę wyburzę, wywiozę wszystkie gruzy. Sąsiad mi pewnie pomoże. On tam zna budowlanców, jak u niego robili. To tak gdzieś przed nie no, muszę to jakieś wymieniać, a tak myślę, że
do szlif powinienem to zbudować, zobaczymy ile mi pieniędzy zostanie na te budowy. Też nie wiem ile tego wszystkiego pójdzie. Na samą wybuszkę to wszystko to trochę pieniędzy może pójść. Nie powiem, że nie. O, sąsiad sam mówił, że. Ale dobra, firma niby no to. Lepiej już widać, lepiej żeby to się trzymało. Nie wiem co będę stawiał i na pewno jeden garaż będę wyburzał, no bo nie jest funkcjonalny u mnie. Niewygodnie mi się nim ten i chcę coś postawić z kilkoma wjazdami, żeby każdy sprzęt miał swój wjazd. Coś większego. Trochę wywieźć przy okazji gruzu z mojej gospodarki. No itp. Wiecie jak to jest. To jest dopiero chyba drugi zbiornik. Nie. To tego babka zostanie. Na następny sezon. Na kilka sezonów zakupię. A i piszcie w komentarzu, bo sąsiad mi zaproponował, żeby tą manitę dać mu połowę pieniędzy, to jest 40 tysięcy. Tam 39,5. I byśmy mieli ją na spółkę, czyli jak ja bym potrzebował, to bym brał od niego, on i tak nawzajem. Pytanie do was, czy wchodzić w to, czy nie wchodzić, no bo nie wiem naprawdę. Bo nie wiem czy to. No piszcie czy to się opłaca, czy nie, no moim zdaniem chyba tak na początek w przyszłości, no to się nie wiem, coś może swojego kupi na razie tak wejść w spółkę tego tylko. I tyle. Chyba już nawet nie dojedziemy do końca, więc jadę tutaj. Jeszcze będę chciał samą kosę zrobić, ale to już poza wizją, bo my to czepiamy. Pięknie ukradnie. Jeszcze dzisiaj tu wrócę. Wreszcie się no wyciągnie przy double class naprawdę. Robi za trzech już. No nie mówię, że jest jakiś zarośnięty czy coś. Sąsiada posadzili na tym polu. Duże to pole. Fajnie wokół wyspy by było. Plan na rozbudować czy coś. Zawsze jest. Nie wiem, może kiedyś się kupi. To i też powiedzcie mi, czy odkupuję ten ogródeczek od sąsiadów i coś tutaj może z niego zrobić. Napadki może czy coś, nie wiem. To się coś po prostu. Będzie zmieścił albo tam postawić ten silos też by było git by się tu jeszcze równać. Przyczepa jedna stoi, druga stoi gdzieś pewnie za gospodarstwem. A górska się skupia. Czekajcie, mam to. Nie, tam trzeba to przejść. Ostatnio mnie zasił, wychodzę. Już tyle mleka, ja pierdolę. No i zara mam dobrze, spokojnie. A, pali za pierwszym. Jak to w ogóle wygląda autozapis u krówek moich kochanych? Słomy mają bardzo mało, temeru na ten to i najpierw słomy wsypiemy cały paszowóz. Co tu tak spadło? O. I mówcie, czy robić w belki, sianki, szeroki belki, czy może w następnych sezonach na pryzmę, bo się wynajmie kombajnistę i itp. Gdzie tu są widły? Tu w gruzie, no może też się go wywiedzie, czekajcie. Przestał, przewodzą się kręcić. Barki trzeba porzucać. Pijam.
Czekajcie, żeby tutaj. Mało miejsca i dalej od tego. Żebym zwalił belkę. Stoi. Kłaca, żeby... No, jak przyjdzie ten, to klas obciążony zostanie. Więcej na farmie to trochę stał. Może właśnie Ursusowi. Będzie pomagał Ursusowi, no on jest fajny, zwinny, ma moc. Ursus może w stanie tura klasną, to Ursus pójdzie, nie wiem, pod samorozrzutnik, pod klas, żeby się dał. Skręty, to wiecie, cygnik fruch i... Czekajcie, no drogi, to nie musi się tak, mam emocje, ale no, nie będę się pierdzielił z belką. On tura nie ma, to... Ajajaj, nie da się tak jak się. A miałem słowa dać, to zaraz dam słowa. Mar. Przez 13 minut, jak to leci. Dam jeszcze tylko słowy i kończymy odcinek. Szybki taki, wiecie. Jeszcze muszę to zmontować. Jednak te daily męczy trochę człowieka. No nie jest to takie długie daily, ale to nie jest przyzwyczajenie, wiecie o tym. Nie wiem, to miesiąc robi, 3 miesiące, no to miesiąc robi się przyzwyczaił, tak? Ale to jednak nie jest, to jednak jest to coś, co męczy trochę człowieka. A, więc już. Kurczę, nie dobra maszyna.
plastą teraz przypał. Poszkodowałem wszystko i może jeszcze w tym sezonie będzie wielka, bo postawimy silos. Ja się myślałem, żeby teraz wam pokażę, jak to jak się to wykupić. Tu się sypie. I słoma się przyda, bo obornik jednak przydaje się. Gnojowica ma ponad prawie 200 litrów. Myślałem, żeby tutaj o to tego płotu. Tu wszystko wyzniszczyć, wiecie, wyrównać teren trochę, żeby było równo z gospodarką. Nowy płot postawi się. No i tutaj się być postawiło gdzieś ten syp, by się tu wjeżdżało, kmyk, byś tu wjeżdżał. To by się tak zrobiło wyjazd. Te drzewa też by się wycięło. To by się zrobiło wyjazd. Albo to by się przesunęło. Piwo by się zebrało. Nie wiem, jeszcze bym powiedział, albo to by się od chłopakom pogadało, to by się to wyrzuciło. By się tak zebrało. I to by był idealnie wyjazd. Cyk. Sypujesz, wyjeżdżasz już. No więc ja, to już będzie koniec. To będzie koniec. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Siemanko. Pa.